Dzień dobry Państwu. Witamy w ten wakacyjny czas. 27 lat temu, o czym wspominaliśmy wczoraj, Opolszczyzna była pod wodą, przynajmniej jej część. Wielka powódź, wciąż o tym pamiętamy. No ale dziś inny temat, także związany z rzeką, mianowicie śnięte ryby w Odrze. Prawdziwy dramat rozegrał się 2 lata temu, w zeszłym roku. No, jesteśmy ciekawi, jak to w tym roku wygląda sprawa. Z bliska Odrę obserwuje nasz gość, dr Grzegorz Oloś, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam panie doktorze ponownie. To co zrobiono w ciągu tego roku, żeby tych śniętych ryb, już nie mówię, żeby w ogóle nie było, ale żeby było mniej, bo pojawiły się i w kanale Gliwickim, i na niemieckim odcinku Odry. Tak, pojawiły się, ja nawet już w maju tego roku widziałem takie sprawozdania wrzucane przez wędkarzy z kanału Gliwickiego, gdzie wskazywali, że ponownie dochodzi do śnięcia ryb. No ten problem niestety będzie nam towarzyszył, dopóki będą zrzucane wody solankowe z kopalń. Natomiast rzeczywiście podjęto pewne próby ograniczania efektu rozumianego jako te śnięte ryby albo z, jakby klarowania wody, tak? Czy też zmiany parametrów wody w ten sposób albo w takim kierunku, ażeby glon, który jest przyczyną, to Prymnezium parvum, złota alga, żeby ona się tam nie rozwijała. Chyba najciekawszym z nich są tak zwane biostabilizatory, czyli bele jęczmiennej słomy zatapiane w poprzek kanału Gliwickiego. To działanie było wdrożone w zeszłym roku. Nie udało mi się znaleźć jakby ewaluacji tego działania, chociaż sam pomysł wydaje się być zasadny i ciekawy. To co te zapory miały hamować? Nie, znaczy hamować, nie będą hamowały spływu wody, bo by doszło do spiętrzenia, tak? To raczej działa jak taki naturalny filtr biologiczny. I te algi, rozumiem, że zatrzymują. Przypuszczam, że taka idea była, ażeby na tych belach słomy, każdy, kto miał zajęcie jeszcze w podstawówce i hodował pierwotniaki, to wie, że trochę słomy trzeba czy siana włożyć do wody i mamy rozwój takiej mikrobioty pierwotniaczej. I bakteryjnej zresztą też. Najpierw bakteryjne, później pierwotniaki się pokazują. I wydaje mi się, że idea jest taka, ażeby na tych belach słomy rozwinęła się pewna taka mikrobiota wodna, a dochodziło do przynajmniej lokalnie do takiego zróżnicowania biologicznego, żeby rozwinęły się te pierwotniaki, a one oprócz tego, że żywią się bakteriami, one też filtrują wodę z glonów, więc mogą zjadać te glony. Więc sama idea jest całkiem pomysłowa. Ponadto na tych belach słomych w wyniku procesów adsorpcji, czyli osadzania się na ich powierzchni, część tych glonów mogłaby się osadzić. Przy czym to działa lokalnie. W sensie to może dawać efekty na jakimś wybranym odcinku. Nie wiem, ile zapór z takiej słomy musielibyśmy zrobić w poprzek wszystkich dopływów Odry oraz na kanale Gliwickim, żeby całościowo poprawić jakość tej wody. Fajny pomysł, dobry kierunek. A czemu należało go wdrożyć? No bo kanał Gliwicki to kanał, on jest prosty jak strzelił i uregulowane koryto rzeczne, tam się pod względem biologicznym niewiele dzieje. Rzeka, która meandruje, jest pozostawiana sama sobie, tak? Teraz w zachodniej Europie na przykład podejmuje się procesy naturalizacji rzek. Tak, pozwala się meandrować, są jakieś zakola, starorzecza, trzcinowiska, martwe drewno. To samo w sobie, albo inaczej, te bele słomy miały zadziałać tak, jak te wszystkie naturalne przeszkody. No dobrze, ale przecież są metody odsalania, na przykład wody morskiej. Czy w tym przypadku, o czym bardzo często się mówiło, nie można by takiej metody wprowadzić? Okay, to zamiast wypuścić tę wodę z kopalni zasoloną do Odry, wcześniej ją odsolić. Jasne. To znaczy mówimy tutaj o działaniu na dwóch wektorach. Albo usuwamy skutki, albo usuwamy przyczyny. Pan dyrektor mówi o usuwaniu przyczyn, czyli odsalaniu wody, zanim ją zrzucimy. Ja już ostatnim razem mówiłem, że takie instalacje są, jak najbardziej. Chyba liderem jest Izrael, jeśli chodzi o odsalanie wody morskiej na cele konsumpcyjne i dla rolnictwa. Natomiast te instalacje są drogie, a zatem koszty stworzenia takiej instalacji będą musiały ponieść spółki górnicze, a zatem finalnie te koszty przeszłyby na cenę węgla, czyli na nas, którzy ten węgiel kupujemy. Przy cenach węgla
z narzuconymi podatkami unijnymi, które są już bliskie granicy rentowności, takie instalacje zwyczajnie raczej nie powstaną, bo są za drogie. Ponadto, jak popatrzymy na to z wyprzedzeniem w skali 10 czy kilkunastu lat, kiedy znów z Unii Europejskiej mamy dyrektywy, mamy naciski polityczne, aby odchodzić od paliw kopalnych i zamykać elektrownie węglowe, to przypuszczam, że nikt nie podejmie takiej decyzji o instalacji, o jakby wprowadzeniu takich instalacji, bo to się zwyczajnie nie zwróci. To będzie tylko koszt. Mhm. A ponadto pragnę podkreślić, że jeszcze najprawdopodobniej, albo do teraz, albo do niedawna, jeśli nic się nie zmieniło, gospodarstwo Wody Polskie podlega pod Ministerstwo Infrastruktury. A zatem na rzeki patrzymy głównie z perspektywy infrastrukturalnej, a nie przyrodniczej czy środowiskowej. No dobrze, ale jest teraz jeszcze jeden bardzo poważny problem w regionie opolskim, bo powstaje duży zbiornik retencyjny w Kotlarni. To jest kopalnia piasku, tak. Jest zalewana po prostu. No, wypadałoby się cieszyć, bo powstanie jeszcze jeden zbiornik retencyjny. W razie takiego nieszczęścia będzie można tę wodę gromadzić. Jest też funkcja rekreacyjna, turystyczna. Tylko że słyszałem, że do tego zbiornika wpuszczana jest właśnie ta woda zasolona z kopalń. Znaczy, ja bym nie powiedział, że to jest problem tworzenie nowego zbiornika retencyjnego. To był jakiś pomysł na zagospodarowanie tej kopalni, tak? I jakieś jej renaturyzowanie. I trzymam kciuki. Natomiast już z rok temu podniosły się głosy, że Bierawka, czyli ten dopływ, który zasila, już wypełnia ten zbiornik, ona niesie ze sobą właśnie wody ze zrzutów tych solankowych. I te parametry wody, w ogóle dla Prymnezium Parvum, dla tego glona, są pewne poziomy, czy to przewodności, czy stężenia chlorków w wodzie, czy pH, czy temperatury i nasłonecznienia, powyżej których jest, możemy szacować, jest średnie, duże, maksymalne ryzyko zakwitu. No to praktycznie wszystkie te parametry są poprzekraczane w tym dopływie. Jeśli chodzi o przewodność, tam zamiast 1500 jako górny absolutnie limit, jest 3300 mikrosiemensów przewodność, pH jest w granicach 8, stężenie chlorków jest trzykrotnie wyższe niż to górne, maksymalne, jakie w ogóle można dopuścić, tak już będą się rozwijały te glony. Więc do czego to będzie prowadziło? Znaczy, albo rozwiną się te glony, czyli będzie zakwit złotej algi. Będzie jezioro glonów. Tak, bo tam jest problem taki, że on jest płytkie, więc albo rozwiną się te glony, albo rozwiną się sinice. Albo będzie jakiś miks różnych glonów, ale z reguły jakiś jeden z nich w wyniku doboru naturalnego, tam jakby, czy rywalizacji między sobą, on zagarnie ten zbiornik. Być może uda się wywłócznikowi, czyli roślinom wodnym, na tyle szybko opanować ten zbiornik, żeby nie wpuścić tam glonów. Mhm. Może to się uda. Natomiast czy tak będzie, czas pokaże. A może, my o tym nie wiemy, ale może jest taki zamysł, taki projekt, żeby właśnie ten zbiornik retencyjny był takim miejscem, gdzie będą wprowadzane te wody zasolone z kopalń zamiast do Odry. No tak, ale to trzeba utrzymać też przepływ samej rzeki też za zbiornikiem, więc to nie będzie tak, że nawet gdybyśmy go całkiem wypełnili, no to później ta woda i tak będzie płynęła, tak? A ta sól tam nie zostanie, ona będzie w słupie wody, ona będzie przechodziła przez ten zbiornik, więc nie tylko zbiornik będzie słony, ale ten dopływ tego zbiornika za zbiornikiem również będzie niósł niewłaściwe parametry wody, tak? Więc Nie nazwałbym tego problemem. Czy problem będzie dla kogoś, kto ewentualnie myśli, z mojej perspektywy, to jest moje prywatne zdanie, ja raczej bym tam nie inwestował w rekreację, bo boję się, że po prostu ten zbiornik może podzielić losy innych dużych, płytkich zbiorników, które szybko się nagrzewają, które są płytkie, które są zeutrofizowane, albo które, tak jak ta Bierawka, są pełne tej soli i tam zwyczajnie nie wiem, czy będzie taki potencjał. Może nie w pierwszym roku, może nie po dwóch latach, ale później to może być takie drugie jezioro Turawskie. A prognozy wskazują, że ta temperatura będzie wysoka? No w tym roku ma być, tak? Prawda? Więc warunki do rozwoju tych złotych alg będą idealne. Że tak, z tymi złotymi algami, podobnie jak z innymi algami, działa prawo minimum. I tutaj a propos tych, rozmawialiśmy o tych belach słomy, które zostały wykorzystane. Jeszcze co najmniej trzy inne sposoby radzenia sobie z glonami stosowano i być może w tym zbiorniku w Kotlarni jeden z nich może okazać się skuteczny, bo co innego w rzece, co innego w zbiorniku. Rozumiem. Mamy chlorek żelaza. On powoduje tworzenie się takich koagulatów i wytrącanie ze słupa wody wszelkich zanieczyszczeń, w tym glonów. Tak on opada na dno w formie nierozpuszczalnej. Więc to w zbiornikach wodnych można zastosować i nawet może dawać skutki pozytywne.
glinka bentonitowa, która działa podobnie. Ona ma bardzo dużą taką powierzchnię sorpcyjną i ona z kolei ściąga ze słupa wody fosfor. Glon oprócz słońca, oprócz tych słonych warunków, wysokiej temperatury, która mu sprzyja, potrzebuje jeszcze azotu, potasu i fosforu. No, klasycznie jak wszystkie rośliny. I wytrącając przynajmniej jeden z nich, albo mocno obniżając jego poziom, utrudniamy rozwój temu lub każdemu innemu fotosyntezującemu organizmowi. Dobrze, żeby was naukowców wciągnięto w ten cały proces. Są naukowcy wciągnięci. I żebyście wy mogli też zdecydować o tym. No to właśnie stąd są te pomysły. Nie jestem tym autorem tych pomysłów. Ja tylko oceniam je pozytywnie. Rozumiem. Tyle tylko, że o wiele łatwiej wdrożyć jest je w zamkniętej przestrzeni, w jakimś zbiorniku, nawet takim przepływowym, że tam będzie wpływała ta biarawka i wypływała. Ale tam mamy jakąś taką zamkniętą przestrzeń. Tam ponad 100 czy 150 dni trzeba na wymianę wody w zbiorniku, więc to nam naprawdę daje sporo czasu i można stosować tą glinkę. Ona jest nietoksyczna generalnie, tak? W ten sposób oczyszczono między innymi jeziora wokół Olsztynu, gdzie one zakwitały, zastosowano, to rozpuszcza się tą glinkę, ona wytrąca ten fosfor, to wszystko opada, woda się klaruje, bo glony po prostu głód je przyciska, że tak powiem. Zanim wybierzemy się do kotlarni na plażę, to jeszcze trochę czasu upłynie i miejmy nadzieję, że do tego momentu problem tej wody zasolonej, pokopalnianej zostanie pozytywnie rozwiązany. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Dziękuję. Proszę trzymać rękę na pulsie. Będę. Doktor Grzegorz Oloś, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Polskiego, był gościem w wakacyjnym wydaniu Rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.